Formy naszych defensorów, ale jak deklaruje nasz bramkarz Łukasz Fabiański, drużyna potrafi poradzić sobie z takim problemem. Patrząc przez pryzmat tych ostatnich spotkań, to uważam, że zawsze jakoś to dobrze funkcjonowało. Wiadomo, że jest to formacja, nad którą trzeba ciągle mocno pracować, ale to zawsze wyglądało na takim spójnym, dobrym poziomie. Mówił Łukasz Fabiański. Tymczasem Krzysztof Piątek będzie miał nowego trenera. Na stanowisko w klubie z Genui stracił Davide Ballardini. Jego obowiązki przejmie Iwan Jurić, który już pracował w tym klubie. A coraz gorzej wiedzie się także José Mourinho. Część piłkarzy grozi odejściem z Manchester United, jeśli szkoleniowiec pozostanie na stanowisku. Wśród niezadowolonych z wyników oraz z pracy trenera jest m.in. Paul Pogba. No a teraz sukces Polaka w rajdach terenowych. Kuba Przygoński zdobył Puchar Świata Cross Country. Zawodnik Orlen Teamu dopiął swego podczas rajdu Maroka. Bardzo dobry sezon, bardzo się cieszymy, bo nasze tempo też wzrosło. Jedziemy naprawdę szybko. Dobra współpraca z Tomem, za którą Tomu bardzo mu dziękuję, bo jesteśmy tak skralną drużyną, że się bardzo, bardzo z tego cieszymy. Mówił Przygoński. Na koniec jeszcze tenis. Alicja Rosowska i Abigail Spears awansowały do ćwierćfinału turnieju Debla na kortach twardych w Hongkongu. W meczu otwarcia pokonały Amerykankę Jennifer Brady i Rumunkę Monikę Niculescu. Takiej sytuacji to nie pamiętają najstarsi górale, sobie wyobrażam. W najbliższych dniach aura się nie zmieni, na niebie niezmiennie królować będzie słońce. W większości regionów temperatura 20 kresek i tak bez zmian od środy do piątku. Z temperaturą jednakowo zróżnicowaną 17-19 na Suwalszczyźnie. Prawdziwe rekordy na Dolnym Śląsku, nawet do 25 stopni w czwartek. Poblista Plus, tu Darek Maciworek. Świat ważnych wydarzeń, show biznes, plotki, ale też muzyczne nowości, ale w tej godzinie m.in. cena sławy Lewego, no wyjście na piwo stało się tematem, wyobraźcie sobie, europejskich mediów. I'm the one.